Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać combo Surpass Hobby, które zamówiłem na Banggood dla mojego znajomego. Jest to silnik bezszczotkowy oraz regulator obrotów bezszczotkowy. Przyszło to w takim fajnym pudełeczku, fajnie zapakowane. I co my tu mamy w środku? Dwie instrukcje. Jedna dotycząca regulatora obrotów. Tutaj mamy parametry, ponieważ są różne te regulatory: 25 A, 35 A, 45 A, 60, 80, 120 A. I ja mam 60 A tutaj przed sobą. Maksymalnie jest 3S, 5,8 V, 3 A. Daje back. Potem mamy instrukcję do silnika już. Tutaj również są parametry silnika, wymiary, specyfikacje poszczególnych silników 3650, 3900 kV, 50 tysięcy obrotów, waga i tak dalej, 4 mm goldy. I co tu mamy w środku? Silnik. Proszę bardzo, Surpass 3900 kV. Silnik jest wodoodporny. Regulator obrotów 60 A, również wodoodporny, z chłodzeniem. Tutaj mamy włącznik zabezpieczony również przed wodą. Wtyczka TEDIN. No, tak by to wyglądało. Zaraz jeszcze pokażę kartę programującą do tego. No, tutaj mamy kartę programującą. Tak to wygląda. Podpinamy ją po prostu pod regulator. Podpinamy sobie zasilanie. Zaraz Wam pokażę, jak to się programuje. Włączamy sobie. Proszę bardzo, ruszyło. I co my tutaj możemy sobie zaprogramować? Mamy strzałkę w dół, strzałkę w bok, program reset. Pierwsza pozycja, jest to odcięcie. O, strzałeczka w dół, najpierw wybieramy pozycję numer 1, strzałeczką w prawo przesuwamy sobie. Ja sobie zostawię na 3,1 V, na mojej karcie jest napisane, że jest to 3,1 V, ale jest to tak naprawdę 3,5 V, bo ja już to sprawdzałem na innym regulatorze. Przyciskamy przycisk program. Programujemy to. Tu się powinna niebieska diota zapalić. Ona mi się nie zawsze zapala, ale karta na pewno działa. Wciskamy strzałeczkę w dół. Przeskakuje nam, zobaczcie, jak przeskakujemy strzałeczkę w dół, to w tym momencie pokazują się nam poszczególne tryby. Druga pozycja jest to Start Mode. Medium, Soft, Strong. Jest to tak zwany punch, tak? Ja sobie to zostawię znajomemu na medium. Program. Później mamy kolejną pozycję Max Brake Force, czyli maksymalna siła hamowania. Mamy tutaj 50%, 25%, 75% i 100%. Ja to zostawię na 50%. Kolejna pozycja. Jest to maksymalna wartość jazdy w tył. Domyślnie było ustawione, przepraszam, nie tak. Domyślnie to było ustawione na 25%, ja to ustawię na 50%. Programujemy. Kolejna pozycja, neutral range na 9% ustawiona. Ja to w tym momencie tak zostawię i tyle. Jak sobie zaprogramujemy, wyłączamy sobie. I proszę bardzo, odbiornik z DHK Maximusa,
ponieważ w Maximusie używam radiolinka. Podpinamy sobie pod kanał drugi, czarny. Zawsze musi być od zewnątrz, zawsze generalnie na odbiorniku macie pokazane, no proszę, minus, plus. Minus zawsze jest na zewnątrz, czyli czarny kabel lub brązowy. Jeszcze teraz muszę podpiąć silnik, także zaraz to podepnę. No, wszystko się udało podpiąć. Dość ciasno to tutaj wchodzi, także przypadkowo tu się kable nam nie wypną. Włączamy sobie. O, już mamy. Silnik ma oczywiście tak zwany shaft, czyli wałek 3,175 i sprawdzamy, czy działa. Wszystko działa. To jest teraz do tyłu. Słychać, że jest wolniej niż do przodu. No, pakiet już mi się rozładowuje niestety. Spada mi moc. Tam wcześniej się bawiłem, nagrywałem inny film, ale niestety dobrze się nie nagrało. Co ja tu mogę powiedzieć o tym zestawie? No nie testowałem go, ponieważ on jest dla znajomego, także nie wpinałem go tu w żaden model, ale no jakość wykonania wygląda tutaj całkiem w porządku. Będzie pod filmikiem oczywiście link, gdzie taki zestaw można sobie zakupić oraz gdzie można tam kartę programującą dokupić. Także można tu za niewielkie pieniądze sobie zakupić taki zestaw bezszczotkowy. Była teraz promocja na Banggoodzie i ten zestaw, słuchajcie, momencik, muszę to rozpiąć, bo w jednej ręce trzymam telefon. Okej, udało się. Jak już mówiłem, była promocja na Banggood. Taki zestaw można było kupić za 119 zł, także uważam, że jest to bardzo dobra cena. Wykonanie naprawdę jest całkiem spoko i myślę, że jeżeli ktoś szuka sobie zestawu bezszczotkowego, niedrogiego, to warto się nad nim zastanowić. Normalna cena to jest gdzieś około 150 zł. Jak już wspominałem, była promocja, nie wiem czy jeszcze jest, 119 zł, za 119 zł taki zestawik, gorąco polecam. Ok, znajomy przyjedzie po zestawik, zamontuje, myślę, że gdzieś się tam spotkamy. Trafi on do modelu HSP Brontosaurus, czyli jest to tak naprawdę model bliźniaczy do Himoto EM X1 oraz Maverick Strada, z tym, że Maverick Strada są to nowsze rozwiązania, nowsza konstrukcja, troszeczkę inaczej zbudowane, ale bardzo podobne części są takie same. No, tak by to wyglądało. Ok, pozdrawiam, dzięki za oglądanie, łapkę możecie zostawić, suba możecie zostawić, jeżeli jeszcze nie zostawiliście, i zapraszam do kolejnego materiału.